Michał, po co wy tego koguta budujecie, jak on i tak spłonie wkrótce? To taka sztuka jak u Banksiego, wiesz, że trwa 2 dni i ginie, więc u nas robimy to samo, żeby wszystkie marzenia, problemy i kłopoty uszły z dymem, a marzenia się spełniły. Och, już masz swoje w głowie? Mam już ze 3. Okej, to ja już też trzymam kciuki, żeby się spełniły. Natalka, ile tego siana trzeba było nazbierać? Liczba tego siana jest co roku taka sama, a jej to trzeba po prostu sobie policzyć, bo to tak trzeba. Pomnożyć wiek paprodziada przez liczbę gwiazd na niebie, odjąć liczbę spalonych kogutów na poprzednich edycjach, plus dodać 2 snopki. Dwa snopki. Dobra, czyli ty wynik już w głowie masz? Ja oczywiście. Wy jak znacie poprawną odpowiedź, oczywiście wpisujcie ją w komentarzach. Dobra, czy ja mogę się przyczynić teraz do powstania koguta i trochę tego siana tam... To włóżcie ogon. A, dobra, to włożymy ogon, okej. Okay. To wiążemy. Konstrukcja się tworzy. Tu już można, ja już mogę zacząć liczyć. 1, 2. Czy się zgadza, wiesz, bo to jest gruba matma. Tylko obetniesz? Uwaga, uwaga! Włożymy pierwszy ogon. Jeszcze tylko tylnią część koguta. Poproszę kawałek sznurka. Nożyk. A teraz jeszcze, Michał, od ciebie szybka instrukcja, żeby te marzenia można było tutaj włożyć, to gdzie, o której, kiedy? Kogut będzie stał na rynku, karteczki będą nieopodal dostępne z długopisami, będzie można sobie narysować coś, napisać i wetknąć go obojętnie gdzie. W ogon. Też. O skrzydło, w ogon, gdzieś w tułów, w pióropusz albo w pazurki. Dobra. Czyli szukamy koguta na rynku.